Dzień dobry, Paweł Krzywarączka z tej strony. Chciałbym Ci dzisiaj przedstawić 21 powodów, dlaczego musisz pozycjonować się w Google. Dlaczego to nie jest jakaś tam opcja dodatkowa, tylko po prostu musisz to robić. Wiem, wydaje Ci na pierwszy rzut oka czy ucha, że 21 powodów to pewnie jest jakaś wydumana lista. Czemu aż tak dużo? Zaraz się przekonasz, że to są bardzo praktyczne powody, dlaczego warto pozycjonować się w Google i dlaczego niepozycjonowanie jest najzwyczajniej w świecie błędem. Wcześniej opublikowałem dwa materiały w ramach tej kampanii informacyjnej. Pierwsze o 15 najważniejszych kłamstwach w pozycjonowaniu z spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem. Drugie nagranie dotyczyło 24 skutecznych sposobów na optymalizację bloga. Było to takie małe kompendium wiedzy na temat optymalizacji bloga. I zostały jeszcze dwa etapy. Jeden z tych etapów to jest 21 powodów, o których za chwilę powiem, natomiast ostatni etap będzie na końcu tych powodów i też wspomnę o nim. Nie traćmy czasu, zaczynajmy. Powód numer jeden. W sieci szukamy informacji i oczywiście kupujemy. Co to oznacza? Po pierwsze, z różnych badań wynika, że ponad 90% internautów szuka informacji poprzez wyszukiwarki internetowe, czyli z tych kilkunastu milionów internautów w Polsce, bodajże pod 17 milionów w tej chwili chyba podchodzimy, aż 90% szuka różnych informacji, w tym z chęci zakupu jakiegoś produktu w internecie. Po drugie, w Polsce wyszukiwarki równa się Google. Po trzecie, pozycjonowanie w Polsce, co jest oczywiste, równa się pozycjonowanie w Google. Drugi powód, jaki musisz mieć na uwadze, pozycjonowanie jako kanał, jako marketingowy, jako sposób na promocję, jest stosunkowo tanie, szczególnie w porównaniu do tak zwanego tradycyjnego marketingu, czyli po prostu prowadzonego offline, jak na przykład roznoszenie ulotek różnego rodzaju billboardy, każda forma reklamy offline jest zdecydowanie droższa od pozycjonowania. Niekiedy nawet pół strony jakiejś okładki w czasopiśmie branżowym możecie kosztować tyle, co dosłownie kilka miesięcy czy wręcz rok pozycjonowania. Wydaje się to śmieszne, no ale tak czasami jest. No i warto sobie przekalkulować, co się bardziej opłaci. W porównaniu do innych form promocji w internecie również najczęściej jest taniej pozycjonować, no można porównać to na przykład do reklamy banerowej, która jest stosunkowo droga, a efekty na dzień dzisiejszy są bardzo niezadowalające takiej formy reklamy. Po trzecie, optymalizacja serwisu w wielu przypadkach przynosi błyskawiczne, zaskakujące efekty. Rzeczywisty przykład, żeby nie być gołosłownym. Jakiś czas temu na moim forum e biznesowym forum.ebiznesy.pl zmieniłem, to było już kilka lat temu, zmieniłem kolejność wyrazów w tytułach, czyli nawet nie zmieniłem faktycznie tytułów w sensie ich zawartości, tylko zmieniłem szyk, czyli kolejność wyrazów. Uważaj, z dnia na dzień, w zasadzie jak Google tylko na nowo przeindeksowywało moje forum, liczba wejść z Google wzrosła o około 50%. Możesz mieć jakieś wątpliwości, że optymalizacja jest opłacalna w zasadzie w każdym przypadku. Powód czwarty. Reklama pod długi ogon wyszukiwania, który, jak już wiesz, jest najkorzystniejszy z biznesowego punktu widzenia, ponieważ takie wejścia są najbardziej wartościowe, daje znakomite rezultaty i jest dosyć prosta. Czyli zastosowanie pozycjonowania pod długi ogon jest, mając odpowiednią wiedzę, szybko działającą i bardzo prostą techniką pozycjonerską. Po piąte, dlaczego warto pozycjonować? Czytałem o badaniu, że 75% internautów uznaje stronę znajdującą się na czele wyników wyszukiwania za bardziej wartościową i godną zaufania niż, no, inne strony. Czyli zauważ, pozycjonowanie ma nie tylko takie zalety, że masz wejścia z Google, ale też w oczach internautów, tych, którzy wyszukują informacje w internecie, po prostu jak jesteś wysoko w Google, to w ich świadomości twoja firma jest bardziej wartościowa od tych, którzy są niżej. Warto się pozycjonować? Pytanie retoryczne. Po szóste. Reklama w wyszukiwarce przez pozycjonowanie jest niezwykle skutecznie stargetowana. Zobacz, jak to działa. User, użytkownik, szuka informacji przez Google. To jest jego intencja. Chce po prostu coś znaleźć. Nie ma żaden, zatem żadnej nachalności reklamy. Zauważ, na przykład banner to jest bardzo inwazyjna i nachalna forma reklamy. Reklama w Google w postaci pozycjonowania, wprost przeciwnie. Przecież użytkownik sam szuka tej frazy, czyli jego intencją jest znalezienie czegoś, jeśli to znajduje, to to jest dokładnie to, czego szukał. Czyli nic mu nie narzucamy, on sam szuka, znajduje, więc jakby spełnia swoją potrzebę. Genialnie, prawda? Następnie trafia na Twój serwis ocenia czy to czego szukał znajduje na twojej stronie no i oczywiście podejmuje decyzję co teraz zrobi czy wyjdzie z twojej strony będzie szukał dalej czy zapozna się z informacjami na przykład na blogu y, pozna twój punkt widzenia na jakiś temat i na przykład skorzysta z formularza kontaktowego chcąc złożyć ci zamówienie powiem ci szczerze że z mojego bloga ebiznesy.pl mam dosłownie codziennie kilka maili wysyłanych właśnie przez formularz Mam w dwóch miejscach na blogu formularz. W jednym miejscu jest przez zapytaj krzywego, drugi to jest najzwyklejszy kontakt. I bardzo często oczywiście to są maile z pytaniem o coś, z jakimiś wątpliwościami, a równie często są to najzwyczajniej w świecie zlecenia, które ktoś chce mi po prostu zlecić. Jakąś pracę do wykonania, bardzo często pozycjonerską. Po siódme. Możecie zaskoczę tą informacją, ale rynek pozycjonowania w Polsce dopiero się rozwija. No jak może jakaś branża być już totalnie zdominowana i zajęta, jeśli ma w zasadzie 10 czy kilkanaście lat? No nie może tak być, oczywista sprawa, prawda? Więc warto wejść do gry, bo cały czas masz olbrzymie szanse na dość szybki sukces. Po ósme, odpowiednio przeprowadzone pozycjonowanie serwisu poprawia widoczność w wyszukiwarkach na wiele lat nie chcecie oszukiwać i mówić ci, że pozycjonowanie to jest krótkotrwały proces i raz wykonany powoduje, że już nic nigdy nie musisz robić. Nie. Ale z drugiego punktu widzenia jak wypozycjonujesz serwis to z czasem dalsze prace pozycjonerskie stają się o wiele tańsze i o wiele mniej, o wiele mniej czasochłonne. Stąd to się stąd między innymi wzięło to, że wiele osób twierdzi, że pozycjonowanie to jest darmowa forma promocji. No stąd się jakby ten mit wziął że jak ktoś się dobrze wypozycjonuje, to później rzeczywiście ma dzień w dzień ileś tam wejść na swoje serwisy, tak jakby za darmo. No bo kiedyś wykonał pracę, teraz nic nie wydaje, przynajmniej tak mu się wydaje na marketing, bo jasne, że trzeba przecież przedłużać na przykład domeny czy serwery, gdzie utrzymujemy nasze zaplecze pozycjonerskie, ale powstaje wrażenie, że to jest praktycznie za darmo reklama. Ja na przykład mam codziennie kilkadziesiąt, czasami oczywiście sto kilkadziesiąt lub więcej zapisów na moje darmowe kursy, właśnie przez to, że te kursy są wypozycjonowane w Google. Stosunkowo łatwe jest pozycjonowanie regionalne. Przykład, proszę bardzo, sprawdź sobie na przykład frazę Siłownia Kraków. Jest dosłownie Eldorado, czyli bardzo łatwo można by klub jakiś fitnessowy w Krakowie wypozycjonować na taką frazę, nawet na pierwsze miejsce w Google i mieć bardzo. No, wręcz niewiarygodnie stargetowane wejścia z Google, bo skoro ktoś pisuje Siłownia Kraków, no to czego szuka? No szuka klubu, do którego najprawdopodobniej chce się zapisać. Więc jeśli tylko ten klub jest stosunkowo blisko jego domu, jeśli tylko ceny są znośne, jeśli tylko na stronie w jakiś bardzo fajny sposób jest przedstawiona ta siłownia, przedstawiony sprzęt, galeria, są wypisane różne plusy takiej siłowni, a nomenomen nomen od razu ci powiem, że jeśli chodzi o fitness kluby, i ich serwisy to jest zupełna tragedia. Nawet nie chodzi mi o pozycjonowanie, ale w ogóle o wygląd i przygotowanie tych serwisów. Jest to olbrzymia nisza w sensie dopracowania tych serwisów czy tworzenia nowych, które po prostu będą skuteczne. Ja się dziwię w ogóle, że ludzie się na te siłownie zapisują, ale dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że to są zdeterminowani ludzie posiadanie fajnej sylwetki, to jest porównywalne do bycia zdrowym, bogatym czy szczęśliwym. No bo przecież fajna sylwetka oznacza de facto po części te rzeczy, które wymieniłem. Czyli ludzie, którzy szukają siłowni, tu akurat siłownia Kraków, są bardzo zdeterminowani. Czyli rewelacyjnie byśmy mieli wartościowe wejścia i bardzo łatwo byśmy się wypozycjonowali. Po dziesiąte, w końcu. Rynek wyszukiwania, liczba internautów stale rośnie w Polsce. Zatem bez twojego nakładu, rynek się skaluje i twój marketing się skaluje. Czyli zobacz, nakłady masz cały czas, załóżmy, takie same, ale przez to, że rynek cały czas się powiększa, liczba wyszukiwań i poszukiwań już na różne frazy w Google się zwiększa, to tym samym będziesz, robiąc ten sam wysiłek, miał coraz większy pozytywnych skutek swojego marketingu. Fajnie? Świetnie. Po jedenaste. Liczy się pierwsze miejsce w Google, Ewentualnie top 3, a już najdalej top 10. Mówię o tym dlatego, że wiele osób twierdzi, że jeśli jest tam na którymś miejscu w Google, no to wystarczy innymi kanałami marketingowymi sobie, że tak powiem tutaj skorzysta. No nie do końca tak jest, ponieważ tak jak widzisz, dalsze pozycje w Google oznaczają po prostu mało wejść. Oczywiście, kontynuując ten myśl, w zasadzie drugiej strony w Google nie ma, bo tylko kilka procent w ogóle przechodzi na drugą stronę, a gdzie jeszcze klikać poszczególne linki, no a kolejnych stron, jak jesteś na 21, 30, 50 miejscu w Google, to w zasadzie na te strony nawet najstarsi górale nie zaglądając, nie zaglądają mówiąc żartem. Po 12. Zadbaj koniecznie o tak zwany SEO PR. Jak chcesz sprawdzić, jak ja mam rozwiązany PR SEO, to wpisz w Google na przykład Paweł Krzyworączka, czy frazę Paweł Krzyworączka Opinie. Zobacz pierwszą dziesiątkę wyników wyszukiwania. Chciałbyś mieć takie wyniki, jeśli by ktoś pytał o Ciebie, o Twoją firmę albo Twoje produkty, więc zadbanie o SEO PR to jest bardzo ważna sprawa. I tutaj rewelacyjna informacja dla Ciebie. Naprawdę rewelacyjna. Ona brzmi następująco. Zadbanie o SEO PR w internecie jest banalnie proste. Naprawdę wystarczy znać parę trików i bardzo prostych technik, żeby zastosowaniem zupełnie legalnych technik pozycjonerskich na kluczowe frazy z Twojego punktu widzenia związane z Twoim biznesem w SEO pr po prostu brylować na pierwszej stronie w Google. Musisz koniecznie o to zadbać, a może chcesz, żeby... Opinia o Twoim produkcie czy firmie była negatywna w pierwszej dziesiątce w Google? No to wtedy nie dbaj o SeoPR. W każdym innym wypadku musisz się pozycjonować i wykorzystać potęgę SeoPR. Dalej, po trzynaste. W tej formie promocji możemy bardzo dokładnie monitorować efekty i skuteczność podejmowanych działań. Naprawdę mało jest... Wiesz co? Tak w sumie to poza Google AdWords, co jest de facto też reklamą w wyszukiwarkach, ciężko znaleźć równie podobną pod tym względem formę promocji w internecie. Naprawdę jeśli chodzi o pozycjonowanie, można monitorować bardzo dokładnie dosłownie wszystko i w miarę prac korygować wszystkie nasze działania. Jest to bardzo proste i dzięki temu nie wyrzucamy pieniędzy w błoto, tylko korygujemy po prostu nasze działania i cały czas robimy skuteczny marketing w Google. Po czternaste. Jeśli to zlecimy, płacimy tylko za efekty. To jest jeden z niewielu zalet zlecania pozycjonowania. Oczywiście dużą zaletą jest to, że wtedy ktoś nas odciąży, stosowujemy outsourcing, możemy rozwijać nasz biznes, ktoś inny nas pozycjonuje. I innym, inną zalet pozycjonowania przez kogoś, czyli zlecenie tego, jest to, że najczęściej w takim modelu, zlecimy, gdy zlecimy pozycjonowanie, płacimy tylko za efekty. Znajdźmy inną formę, formę promocji, gdzie płacisz tylko za efekty. Jest ich bardzo mało. W pozycjonowaniu spokojnie możesz się umówić z firmą pozycjonerską, że na przykład dopiero jak wejdziesz do top 10, to cokolwiek płacisz i z każdą frazą przesuwaniem się wyżej w wynikach wyszukiwania pierwszej dziesiątki w Google płacisz więcej za poszczególne frazy. Fajnie? Świetnie. Po piętnaste. Budujesz przewagę konkurencyjną. Jesteś wyżej od twojej konkurencji, więc budujesz przewagę. Pamiętasz o czym wcześniej mówiłem? o tym, że będąc wyżej, ludzie po pierwsze postrzegają cię jako lepszego od konkurencji, no bo właśnie jesteś wyżej w wynikach wyszukiwania, a po drugie konkurencję zostawiasz w tyle. Konkurencja mniej jest widoczna wtedy, nawet jak zajmiesz na przykład kilka wyników, w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania, to jeszcze jest lepiej, bo wtedy jeszcze bardziej spychasz konkurencję na niższe pozycje i tej konkurencji po prostu osoby szukające na różne frazy nawet nie zobaczą. Świetnie, rewelacyjnie. Po szesnaste. Tutaj możesz walczyć nawet z największymi. Są oczywiście małe wyjątki, że duże firmy mają tak rozbudowany y, marketing w Google, że po prostu na niektóre frazy wprowadziły już, tak powiem, dominację. Natomiast to są nieliczne wyjątki. Najczęściej możesz walczyć z gigantami. I teraz pomyśl sobie, czy w innych formach reklamy możesz to robić? No w internecie w niektórych tak, bo w offline kompletnie nie. Stać się na reklamę radiową czy telewizyjną? No nigdy nie będziesz z gigantem walczył. W wynikach wyszukiwania oczywiście możesz walczyć najczęściej nawet z największymi firmami. Mało tego możesz wygrywać, robiąc to, robiąc to lepiej od nich. Po 17. Możesz wymienić się linkami. Po pierwsze partnerzy Twoi biznesowi, na przykład sklepy, z którymi współpracujesz, będą Ci za to wdzięczni, a po drugie w bardzo łatwy sposób podregulujesz sobie jeszcze bardziej pozycję w Google i będziesz też mieć bardzo wartościowe wejścia bezpośrednie z takich linków, na przykład na banerach, czy linków tekstowych przy takiej wymianie. Po osiemnaste. Znowu, możesz zarabiać na własnym zapleczu pozycjonerskim, czyli gdy budujesz zaplecze pozycjonerskie, to nie tylko po to, żeby linkować do stron, do, do stron docelowych, ale też po to, żeby zarabiać na tym zapleczu. Możesz tam zarabiać na reklamie, możesz udostępniać miejsce na cudze linki, możesz budować listy adresowe, możesz stosować na przykład pop-upy i jeszcze skuteczniej zbierać listy albo lidy. Możesz zbierać, czyli na przykład wypełnienie formularza lub też zadzwonienie do ciebie. Można naprawdę na wiele sposób wykorzystać własne zaplecze pozycjonerskie. Czyli tą pracę raz wykonaną wykorzystujesz na wiele sposobów. Po dziewiętnaste. Zobacz. Możesz jedno zaplecze pozycjonerskie wykorzystywać do pozycjonowania wielu serwisów. Mało tego. Zarówno twoich serwisów, jak i serwisów twoich klientów. Pokaż mi inną formę promocji, która raz wykonywana Daje Ci korzyści na wielu płaszczyznach, czyli dla wielu Twoich biznesów. Znasz coś takiego? A tu zobacz. Stworzysz na przykład zaplecze pozycjonerskie 50 serwisów, a masz na przykład 10 sklepów i jeszcze masz partnerów, którzy mają kilka sklepów. I jednym zapleczem pozycjonujesz wszystkie te sklepy. Oczywiście najlepiej by było, gdyby one były powiązane tematycznie. Czyli jakbyś miał jeden sklep z zabawkami dla dzieci, drugi ze zdalnie sterowanymi na przykład ym, pojazdami, samolotami też to są zabawki, trzeci z zabawkami drewnianymi, czwarty jeszcze z jakimiś innymi akcesoriami, piąty mógłby być już troszkę nieco z boku, ale dalej ta sama nisza, czyli na przykład artykuły dla matki i dziecka. Też by była fraza, nazwijmy to dziecko tutaj w powiązaniem tego wszystkiego. I te i na jednym zapleczu pozycjonerskim możesz linkować do wielu własnych serwisów czy serwisów swoich klientów. No genialne rozwiązanie. Zauważ, że wy Wydajesz raz pieniądze, korzystasz na wiele sposobów. Po dwudzieste, gdy przyjdzie ci sprzedać swój serwis, no bo może się zdarzyć przecież taka sytuacja, swój, swój cały, cały biznes, o wiele więcej za niego weźmiesz, jak będzie wypozycjonowany. No spójrz, wydajesz na przykład na Google AdWords, tak? Prowadzisz swój sklep internetowy czy jakiś inny serwis, wydając na marketing w Google AdWords. Super, jeśli jest zwrot z, inwe, zro, zwrot z inwestycji, pewnie ci idzie całkiem nieźle jesteś zadowolony, ale gdy sprzedajesz ten serwis, czy kogokolwiek interesuje, że ty się y, reklamujesz Google AdWords? No jasne, jeśli masz tam mnóstwo kampanii dobrze y, sformatowanych, skonfigurowanych i one już mają swoją historię i gdybyś to wszystko odsprzedał razem z serwisem, no to jakąś to wartość oczywiście ma, ale bez porównania mniejszą do tego, jakbyś sprzedawał wypozycjonowany w Google serwis, na przykład na który jest 500 czy 1000 wejść dziennie, z Google, tych pseudo, jak już mówiliśmy, darmowych. Czyli ktoś kupuje biznes, który od razu, bez wydatków w zasadzie na starcie, na marketing, ma 500 tysiąc wejść dziennie. Fajnie, fajnie oczywiście i taka osoba o wiele więcej Ci zapłaci za taki serwis. I ostatni, 21 argument, dlaczego po prostu musisz pozycjonować się w Google. Wyszukiwarka w Google ma się doskonale, więc to jest inwestycja na wiele lat. To nie jest kanał marketingowy, który za pół roku, rok czy dwa lata ci zniknie. Wiele osób już yy, prorokowało, że Google lada chwila wyparuje, że wejścia z Google będą mniej wartościowe, że tych wejść będzie mniej, że w, ogóle, że w ogóle Google straci udziały w rynku. Jest to oczywiście nieprawda, na tą chwilę Google ma się świetnie, cały czas się rozwija, więc pozycjonując się w Google inwestujesz na kilka przynajmniej lat do przodu. To, to jest moje 21 argumentów, dlaczego musisz się pozycjonować w Google. Teraz odpowiedz mi na proste pytanie. Czy po tej liście masz jakiekolwiek wątpliwości, że musisz się pozycjonować w Google? Teraz sobie przypomnij słowa osób, które ci mówiły, że, że pozycjonowanie nie jest takie istotne, że trwa bardzo długo, że jest kosztowne, że są lepsze formy marketingowe. I teraz wróć do tej listy, przejrzyj ewentualnie to wideo raz jeszcze i zastanów się, kto miał rację. Czy ten ktoś, kto ci tak wymawiał, żeby na przykład ci sprzedać jakiś marketing innego typu, czy te argumenty do ciebie przemawiają. Na wstępie do tego materiału wideo wspomniałem, że mam dla ciebie niejako w tej kampanii informacyjnej Cztery etapy, tak to nazwijmy. Pierwszy to był film o, błę... o kłamstwach w pozycjonowaniu. Drugie to było nagranie o optymalizacji bloga, gdzie chciałem Ci pokazać, że tak powiem, moje możliwości i malutki wycinek wiedzy, jaką jestem w stanie Ci zaprezentować. Dzisiaj chciałem Cię upewnić, w zasadzie myś... myślę, że już o tym wiedziałeś, wiedziałaś, ale chciałem Ci utwierdzić w przekonaniu, że pozycjonowanie w Google to nie jest jakaś opcja, tylko to jest to, co musimy robić. No Po prostu niepozycjonowanie się jest głupotą i, i za, olbrzymim zaniedbaniem. Natomiast czwarty etap tej kampanii informacyjnej, myślę, że niezwykle atrakcyjny, to będzie webinar, który zorganizuje w środę o godzinie 20. Wejściówka jest darmowa. Link do tego webinaru masz pod tym materiałem wideo. Zapisz sobie ten link, czy otwórz nawet już tą stronę w przeglądarce, bądź przed 20, najlepiej już gdzieś za 15.08, o 19.45 w środę, odpal tą stronę, wejdź, przetestuj, czy wszystko ci działa w przeglądarce. W webinarze może wziąć maksymalnie udział tysiąc osób. Nie zwlekaj, bo możesz nie wziąć udziału w tym webinarze. Nagranie z webinaru nie będzie udostępniane bezpłatnie czy płatnie, tego jeszcze nie wiem. I pewnie zastanawiasz się, co powiem na tym webinarze. Powiem w zasadzie dwie rzeczy. Po pierwsze zdradzę ci i to nie tylko w postaci jakiejś takiej enigmatycznej tajemnicy, tylko pokazując krok po kroku cały schemat jednej z największych tajemnic i najbardziej skutecznych technik pozycjonerskich. To będzie technika, która daje stuprocentowe rezultaty, czyli wprowadzasz ją i pozycjonujesz. Genialna technika. Pokażę ją dokładnie krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby ją wprowadzić i może ją wprowadzić w zasadzie każdy, kto chce pozycjonować. I tą najmocniejszą technikę pozycjonowania pokażę na webinarze, a w drugiej części webinaru zaproponuję Ci rozwiązanie Twoich, myślę, wszystkich problemów związanych z pozycjonowaniem. To znaczy, będzie to propozycja, mówię od razu, żeby nie było niedomówień, szkolenia związanego z pozycjonowaniem w niewiarygodnie atrakcyjnych warunkach i co tu dużo mówić? Zapraszam Cię na webinar, dziękuję Ci serdecznie za poświęcenie mi tych kilkunastu minut na obejrzenie tego materiału wideo. Proszę, skomentuj, jeśli masz coś do powiedzenia, a jeśli chcesz tylko zalajkować czy podzielić się ze znajomymi na Facebooku, również możesz to zrobić, klikając pod tym materiałem wideo. Dziękuję raz jeszcze, Paweł Krzyworączka, do usłyszenia.